Moi drodzy, moja ocena wreszcie okazała się słuszna. Cześć moi drodzy, z tej strony Konanek. I dzisiaj zagramy sobie wreszcie w CS-a, tylko jeszcze nie wiem w co. Jako, że nie mam znajomych, nikt nie chce ze mną zagrać. No to cóż, turniejowy czy skrzydłowy? Turniejowy czy skrzydłowy, czy może nadzór? Tego nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Zadzwonimy do Porka. Oj, zadzwonimy. I zobaczycie, co tu się będzie działo. Some actual footage. Nie odbiera. Robimy takie czarmary. Moi drodzy, że idziemy na najbardziej cheaterską mapę w całym CS-ie. Zobaczycie, co tu się będzie działo. I moi drodzy, mamy wreszcie meczyk. Ale czy coś z tego będzie? Halo Janusz. No cześć, cześć. Gramy ten CS. No ja na razie nie mogę. Po pierwsze przyszedł Andrzej, po drugie mam jeszcze urodziny mamuśki, ale wieczorem na noc będziemy mogli pykać. Nie Janusz, ja w nocy to będę spał. Bo jutro znowu mam cały dzień. No i zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Powiem wam tak, takiego matchmakingu to ja nie grałem x czasu, a jeszcze tak z randomami to jeszcze dłużej. No jakoś po prostu mnie nie ciągnęło do grania samemu. No dobra moi drodzy, to znaczy, że musimy zacząć grać. Hello. No i widzicie, moi drodzy, mamy bardzo zgraną drużynę. Wszyscy ze sobą się dobrze komunikują. Także ja jestem jak najbardziej nastawiony na tak w tym meczu. Bo zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy jak zwykle nic, czy może jednak. Hey, Hans. Hello. How's it going? Very nice. One eye sight. Ej, no to jest niemożliwe, musiałem go trafić chociaż raz. A, trafiłem chociaż raz. Uła, a ten mnie trafił. No cóż. Zobaczymy, jak będzie z pierwszą rundą. Na razie jest 3 do 3. Ten jaki miał śmieszny celownik, taki gruby. No i 3 do 1 się zrobiło. No nie. Tutaj profesjonalny celownik widzę. Uła. Czy to ugra? Czy jemu to się uda? No, jak już tak na to patrzę, to na pewno. Ostatnie 4 kule. Ostatnich ponad 100 kul. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mamy pierwszą rundę. Moi drodzy, ace, w ogóle ace. Co tutaj się podziało? I zobaczcie, 0 zabójstw, a wygrywam 4 do 0. Fajnie, powiem wam, fajnie. Mam nadzieję tylko, że to się nie skończy szybko. Coś tu się faktycznie miało szansę stać nam. O. Flashbang taki trochę za późny. Ja tutaj już się nie siłuję, bo znowu zginę. Zobaczymy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. No tu mnie zdziwił, ale cóż, ja zwaliłem trochę. Tak sobie stojąc nie za bardzo i strzelając nie za bardzo. No i niestety przegraliśmy rundę. Spójrzcie, 0-1-3. No
No, to był cud, że go zabiłem, powiem wam, naprawdę. Aha, jestem sam. Jestem sam i do tego jestem głuchy. No i dobrze, moi drodzy. Kolejną rundę przegraliśmy. Ja mam jednego fraga i mógłbym się zacząć wreszcie starać, nie? Tak więc... Full focus mode. Zobaczycie teraz, co tu się będzie działo. Pewnie znowu zwalę, ale cóż. Ktoś w ogóle sprawdził pit? Także ten, nie będę się tutaj strzelał niepotrzebnie. Teraz chyba został tylko i wyłącznie ten na szarcie. Aha. Bacz, wyłowę się, pizdziasz. Ja mam kartę szalicę. Aha. Tak. Dokładnie. Będę grali z pidarasy. Jakiś taki jestem... wyzuty z czegokolwiek, ale powiem wam, że to... to też głównie dlatego... że chciałem mieć dla was odcinek już na dzisiaj z, jak to się nazywa, z jednej z napraw, którą robiłem jakiś czas temu, właściwie w zeszłym tygodniu robiłem i nie szło zupełnie nic, powiem wam, że naprawdę wszystko było nie tak i non stop coś się psuło, non stop coś nie pasowało albo coś nie działało. Miałem taki problem właśnie, że Touch ID na jednym z ekranów i oryginalnym, i na zamienniku nie działało. Znaczy działało na oryginalnym i na zamienniku, który był wcześniej. A na części idącej na pierwszy montaż tej obecnej, no niestety, ale miałem taki problem, że Touch ID po prostu przestało działać. I myślałem sobie, że ja coś popsułem, wiecie, no bo paluszków też nie mam chudych, ale no cóż, robiłem wszystko tak, jak Bozia przekazała. I wiecie, no starałem się, żeby to wszystko działało, po czym niestety wyszło tak, że Touch ID zupełnie nie działa. Pojechałem reklamować ekran i się okazało, że na drugim, od tego samego gościa, właśnie idącym na pierwszy montaż, niestety ten ekran, znaczy niestety, Touch ID działało, tak? Także powiem wam, że to naprawdę dziwna sytuacja. Pierwszy raz taką widzieliśmy i ja, i pan sprzedający. Tak więc mówię, no niestety, ale odcinek będzie troszeczkę później niż planowałem, ale mam nadzieję, że wam się spodoba, bo mówię, robiłem już tego w życiu trochę i teraz po prostu przestało mi w ogóle jakkolwiek to wychodzić. W sensie, no może nie jakkolwiek mi to wychodzić, tylko po prostu części, które idą na pierwszy montaż, nie są już takiej samej jakości jak te wcześniejsze i nie wiem, z czego to wynika, ale po prostu będę musiał przetestować chyba innego dostawcę, bo to jest naprawdę irytujące, bo wiecie, normalnie to w dwóch tych iPhone'ach wymiana ekranu dla mnie to jest, no, nie wiem, godzina, dwie, ewentualnie trzy, jeżeli naprawdę jest problem, tak? A tutaj... namęczyłem się, nastarałem i nic z tego nie wyszło, bo i tak było, i tak ekran był, wiecie, złej jakości, tak? Tutaj, oła, trafiliśmy go we dwóch. Nice. Także odcineczek z tego będzie,
kiedy, nie wiem. W czasie, kiedy to nagrywam, jest poniedziałek, tak? Ja we wtorek jadę po drugi ekran, z tym, że nie umiem strzelać, strzelam jak wazon. Z tym, że wiecie, po drugi ekran jadę we wtorek i dopiero we wtorek będę mógł coś tutaj zadziałać. Aż się może trochę skupię, żeby tego nie popsuć do końca. Oha, dobra, popsułem już kompletnie. Także mówię, we wtorek najprawdopodobniej będę jechał, czyli no dla mnie jutro będę jechał po ten ekran. I cóż, może we wtorek wieczorem bym złożył już do końca i nagrał działający telefon. Ale nie wiem, jeszcze nie obiecuję, bo nie wiadomo, co mi się przydarzy po drodze z tym telefonem, prawda? Także ja będę bardzo ostrożny tutaj w mówieniu, kiedy, co i jak. Jak będzie, to będzie. Mam nadzieję, że będzie szybciej niż później. Ten flash, super, flash nas nie dotknął. To jest bardzo miła informacja. Aha, już po nim. I w ogóle ciężej mi się strzela z karabinu teraz po tym update'cie. Nie wiem, czy to wina tego, że ja po prostu tak nie umiem grać, czy... Widzicie, ładowałem niepotrzebnie. I przeze mnie przegrywamy. Znaczy, wygrywamy tylko jedną rundą, ale wiecie. Na mapce dla terrorystów niestety jest to bardzo zły wynik. Szczególnie patrząc po pierwszym w mojej drużynie. Zobaczymy, jak będzie na B. Czy się uda, czy się nie uda. Nie wiem, czy to może też nie ten celownik, chociaż on się rusza chyba tak, jak chciałem. A nie, nie, jest stateczny. Jest dlatego. Nie wiem, zobaczymy, moi drodzy, bo... Mówię też, ostatnio z tym celownikiem walczę i nie wiem, co z nim zrobić. It's B. It wasn't. They rotated. Za wcześnie tego Mołotowa puściłem. No i bomba idzie na B, na A, znaczy się. Kurczę, 8 chypy? Dobra, to ja stąd podejdę. Może coś pomogę? Serio, dostałem headshota za 6? Wreszcie. Wreszcie coś ugram. Naprawdę, wreszcie, moi drodzy. To mi jakże ważną rundę udało mi się ugrać. I tak sobie myślę, że moglibyśmy to wygrać jednakowoż. Ale jak będzie, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem naprawdę. Jestem strasznie zmęczony po dzisiaj, ogólnie po ostatnich kilku miesiącach. No ale to chyba każdy, więc nie będę tutaj za dużo gadał na ten temat. Trochę cicho pod tym B. Pewnie bomba idzie na B. Ej, no widzicie? W ogóle gościa zabić nie mogę. Jest ich jeszcze sporo, więc nie będę tutaj się bawił bez karabinu. Znaczy, wiecie, jaki to karabin, to MP9, panie, to nic. W ostatniej chwili mi wyciągnął tą broń, za co szanuję. I mamy kolejną rundę, co mnie cieszy. Nie ukrywam, że mnie to cieszy. Tylko mówię, mógłbym wreszcie zacząć grać. No ja niestety straciłem AWP i straciłem większość kasy. I co tu robić? Wydać hajs do reszty.
Ja bym chętnie poszedł na A. Tutaj widzę. Za dużo osób chce iść na to A. Gdzieś tutaj strzały. Ła, dwóch na midzie poszło. One short. Ajajajajaj. Co by tutaj zrobić mądrego? Już wiem, co zrobię mądrego. Nie wiem, czy użyję w ogóle tego flesza. Ale ja tutaj zrobię zasadzkę na shorcie, która kiedyś wychodziła. Może i teraz wyjdzie. Przełączycie. No i moi drodzy, where is the last enemy? Aha, tam był the last enemy. Ajajajajaj. Ciekawe, czy uda mi się coś, czy zważywy jak zawsze. O, udało mi się, panowie i panie. Udało mi się. Co prawda oddałem 3 strzały i kogoś zabiłem, a nie więcej, 8. Ale widzicie, jakoś jakimś cudem tutaj ugrałem, prawda? No, long is clear, my friend. Tego się nie spodziewał. To mogę powiedzieć. Tutaj po prostu nie myślał, że coś takiego się stanie. Aha, 62. W ogóle zdaje mi się, że strzelanie jest troszeczkę inne. Bo ten spray mi w ogóle nie wychodzą teraz i tak. Ucha, ale headshot. Tu niestety nieudany headshot. No zobaczymy. Czyli już ewentualny remis wchodzi tylko i wyłącznie w grę. A szkoda. A szkoda. Bo to mogło być naprawdę ładne. I spójrzcie, ile punktów ma każdy z nas. A ja strasznie lamię. Strasznie lamię i jestem przy okazji trzeci. To jest cudne. A może raz w te tunele zrobię. A co mi szkodzi? Kurde. To mi szkodzi. Łogiń na tłoki. No i spójrzcie, jak to jest. Schodzonego headshot. Może wsadzi na... Teraz nie wiem, czy... Ja tu chciałem iść od longa, ale... Nawet się udało. Takie łapane. Myślałem, że to przeciwnik już. Ciekawe, czy dadzą mi rozbroić tą bombę. Nie zabili mnie. Szacuneczek.
Dobrze, moi drodzy, widzieliście bardzo słaby mecz w moim wykonaniu. Także się zobaczy następnym razem, co to będzie. No i cóż, no. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. I widzimy się następnym razem.